Był ciepły piątek 12 września roku 1919. Monachium czekało niecierpliwie na pierwszy powojenny Oktoberfest, choć wszyscy wiedzieli, że w czasach chaosu i niepokojów nie za bardzo jest co świętować. Do dużej gospody firmowej browaru Sternecker Brau powoli schodzili się uczestnicy zaplanowanego na dziś spotkania nowej partii DAP, niemieckiej partii robotniczej. Ze względu na ogólną sytuację i fascynację części środowisk bolszewizmem, Reichswera, czyli Armia Republiki Weimarskiej, wolała mieć takie kluby dyskusyjne na oku. Na spotkania wysyłała swoich szpicli. Dziś w tłum wmieszał się jeden z nich, ale na liście gości obowiązkowo wpisywanej przy wejściu nie ukrywał swojego nazwiska czy związków z wojskiem. Niewzbudzającym podejrzeń czystym akcentem bawarskim podyktował: Kapral Adolf Hitler, 2. Regiment Piechoty. I zajął miejsce wśród uczestników. Gdy jeden z przemawiających intelektualistów zaczął rozwodzić się nad argumentami za tym, że Bawaria powinna oddzielić się od Niemiec, nasz kapral wpadł w furię. Dopchał się do mównicy i wygłosił improwizowane i płomienne przemówienie, którym porwał zgromadzonych. Stwierdził, że takie pomysły to zdrada narodu niemieckiego. Szef partii Anton Draxler był urzeczony. Po spotkaniu podszedł do 30-letniego wtedy Hitlera i namówił go na dołączenie do partii. Nowy członek oficjalnie miał numer legitymacji 555, ale faktycznie był dopiero 54. członkiem DAP, ponieważ partia rozpoczynała numerację od liczby 500, wstydząc się tego, że nadal jest organizacją niszową. Nowy uczestnik tego ruchu, nadal pobierający żołd z wojska za inwigilowanie partii, wkrótce zbratał się z dziennikarzem Dietrichem Eckartem, tym samym, który później wykreował termin Trzecia Rzesza. Adolf Hitler, zyskujący renomę w szeregach DAP, już rok później był nazwany Führerem, a partia z Monachium zmieniła nazwę na Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotników, NSDAP. Nie minęły dwie dekady, a zaczęła zmieniać także życie milionów ludzi w całej Europie. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Historii, jakie nie znacie, książka bez fikcji. Partnerem dzisiejszego jest wydawnictwo Kapital, którego nakładem ukazała się książka Stanisława Żuławskiego Przed Hitlerem. Najmroczniejsze imperium w historii ludzkości, bo jak inaczej można nazwać niemiecką III Rzeszę, istniał raptem 12 lat. Można powiedzieć, że opanowało kontynent? Na bardzo krótko. Na skalę ponad wcześniejsze strefy wpływów z czasów pruskich trwało to zaledwie 2, może 3 lata. W dziejach europejskiej cywilizacji to, co zrobili Niemcy, było jednak pewnego rodzaju przerażającym fenomenem. Dlaczego akurat tam? Dlaczego z bezwzględnością aż na taką skalę i z marzeniem o stworzeniu świata tylko jednej rasy? Wir haben einen Kampf gegen die gottlosen Bewegung nicht mit ein paar theoretischen Erklärungen aufgenommen. Wir haben sie beseitigt, ausgerottet. Właśnie tak na początku swojej drogi w niemieckiej polityce brzmiał Adolf Hitler. Dziś będziemy opowiadać także o tym, jak jego umiejętności oratorskie zadecydowały o takim, a nie innym kierunku niemieckiej polityki po I wojnie światowej. Czy to jego osobowość odgrywała w tym wszystkim rolę, czy uwarunkowania społeczne tego kraju? 100 lat temu, w roku 1923, w czasie puczu monachińskiego, Adolf Hitler wraz z grupą wiernych radykałów chciał przejąć władzę w zdegenerowanej Republice Weimarskiej i zaprowadzić troszkę porządku. Dopiero 10 lat później, w roku 1933, NSDAP w wyborach została poparta przez blisko 44% Niemców, a prezydent powierzył jej przywódcy stanowisko kanclerza. W dzisiejszym odcinku nie będziemy mówić o tych wydarzeniach. Sięgniemy troszkę dalej w historię. Opowiemy o niemieckiej partii w jej okresie niemowlęcym, wykazując, że narodowy socjalizm w Niemczech miał swoje źródła wcześniej. Nawet zanim austriacki Gefreiter przystał do tego ruchu i pomyślał o tym, żeby pisać Mein Kampf. Inną sprawą jest to, jaki udział w zbudowaniu takich, a nie innych uczuć Niemców popierających NSDAP miała działalność komunistów i fakt, że Bawaria jeszcze w roku 1919 na miesiąc stała się Czerwoną Republiką Radziecką. O tym w dzisiejszym odcinku.
Część pierwsza. Druga Rzesza. Cena ambicji. Jest ze mną Stanisław Żuławski, autor książki Przed Hitlerem, z którym dziś będziemy rozmawiać właśnie o tym, w jaki sposób na gruzach II Rzeszy i w łonie Republiki Weimarskiej wyrastała ideologia, która tak bardzo odcisnęła swoje piętno na historii nie tylko XX wieku, ale ogólnie na całej historii świata. Doprowadziła nie tylko do bezprecedensowej wojny, ale niespotykanego nigdy wcześniej przemysłowego ludobójstwa. Przemysł to dobre słowo, bo ono dużo mówi o tym, czym było Cesarstwo Niemieckie po zjednoczeniu w roku 1871 aż do wybuchu wojny. Kontynentalna potęga o największym postępie technicznym czy naukowym liczonym w klubie choćby noblistów. Jaki status miały Niemcy przed wybuchem I wojny światowej? Oto pytam mojego gościa. Żeby przybliżyć taką charakterystykę Niemiec, trzeba byłoby się cofnąć do sytuacji sprzed zjednoczenia Niemiec, kiedy to Niemcy były jeszcze od paru stuleci, w zasadzie składały się z siatki praktycznie niezależnych państewek, królestw, księstw. Były one taką przestrzenią pomiędzy Francją a Rzeczpospolitą, która w zasadzie nie miała jednolitej struktury. Na pewno wybijało się tutaj Królestwo Prus, które, jak się mówi, było takim państwem, które było oparte na... W zasadzie mówiło się o tym, że to było wojsko, które ma państwo, a nie państwo, które posiada wojsko. Była to na pewno najsilniejsza jednostka polityczna. Natomiast epoka napoleońska doprowadziła do takiej sytuacji, kiedy Niemcy, różnorakie społeczności składające się jeszcze wtedy na, można powiedzieć, nieistniejący jeszcze wtedy naród niemiecki, w sensie politycznym, uświadomiła Niemcom, że potrzebują czegoś takiego jak zjednoczenie. I były takie dwie koncepcje zjednoczeniowe. Jedna to była koncepcja liberalna, demokratyczna, a druga była to koncepcja odgórna, którą udało się zrealizować najwybitniejszemu politykowi, a mianowicie kanclerzowi Otto von Bismarckowi. To zjednoczenie Niemiec doprowadziło do tego, a dokonało się ono za pośrednictwem, jak to Bismarck powiedział, krwi i żelaza. Krwi, czyli podbojów, wojen. Najpierw wojny z Danią, w sojuszu z Austrią, później wojny przeciwko Austrii i na końcu zwycięskiej wojny z Francją. Doprowadziło do tego w rezultacie, że proklamowano Cesarstwo Niemieckie. Proklamowano je w politycznym centrum upokorzonej Francji. 18 stycznia 1871 roku w sali lustrzanej Pałacu Wersalskiego, a cesarz Wilhelm I został ogłoszony cesarzem niemieckim. W związku z tym wydarzeniem Niemcom udało się dokonać politycznego zjednoczenia pod jedną egidą dynastii Hohenzollernów, politycznego zjednoczenia tej olbrzymiej de facto rzeszy ludzkiej, ale także olbrzymiego areału terenów, które posiadały wyjątkowo sprzyjające położenie geograficzne, czyli dostęp do morza z jednej strony, z drugiej strony dużą ilość rzek, spore zasoby naturalne. Tu przypomnijmy, że zwycięska wojna z Francją doprowadziła do tego, że Niemcy uzyskały tereny Alzacji i Lotaryngii, które były bogate w złoża węgla, złoża żelaza. Doprowadziło to też do tego, że Niemcy mogły rozwinąć sieć kolei, która połączyła po raz pierwszy miasta portowe z centrum kraju i także z południem Niemiec. I to była ta druga część sukcesu gospodarczego Niemiec, czyli ta część, którą Bismarck nazwał żelazem, czyli krew i żelazo, wojna i przemysł. Dzięki temu zjednoczeniu, usunięciu barier celnych, barier geograficznych, politycznych w zasadzie, doszło do tego, że nagle ten cały wielki kombajn gospodarczy, ludzki, demograficzny mógł wykorzystać swój własny potencjał. Rozwinął się handel, rozwinął się przemysł i doszło do czegoś takiego, do skokowego rozwoju. Nagle w centrum Europy powstała siła polityczna, która zaczęła zagrażać najpotężniejszym potęgom, czyli Wielkiej Brytanii i Francji. Stało się to zaledwie w przeciągu kilkudziesięciu lat.
Tu można przywołać takie liczby, kiedy to w roku 1890, dzięki temu wielkiemu rozwojowi ludzkiemu, było to już około, Niemcy posiadały około 50 milionów mieszkańców. Wiązało się to z tym, że uprzemysłowienie, do którego doszło, czyli rozwój kolei, rozwój handlu, eksport, powodowało to wznoszenie kolejnych fabryk, rozbudowę miast. Tą epokę nazywa się epoką założycielską, Gründerzeit. Wtedy to właśnie rozwijają się takie miasta jak Berlin, Hamburg, rozbudowują się fabryki, powstają duże kamienice czynszowe, dzielnice robotnicze. Ludzie, Niemcy opuszczają wieś, migrują do miast, tam stają się pracownikami fabrycznymi. Tu ważne są też liczby. Jeśli chodzi o kolej, która stała się takim krwiobiegiem niemieckiej gospodarki, to warto zaznaczyć, że w roku 1880, kiedy już połączono najważniejsze porty, miasta i ośrodki przemysłowe, właśnie w tym roku zanotowano około 43 tysięcy pasażerów poruszających się koleją. Wtedy właśnie Niemcy wyprzedziły Francję, jeśli chodzi o taki ruch kolejowy. Oczywiście nie chodziło tu o pasażerów, chodziło tu przede wszystkim o transport towarów. Niemcy stały się wielkim eksporterem. Rozwinął się przemysł chemiczny, elektrotechniczny, mechaniczny, maszynowy. I wtedy to, kiedy jeszcze pod koniec XIX wieku mówiło się o towarach niemieckich, Brytyjczycy nałożyli taką ustawę, która kazała na importowane niemieckie towary nakładać taki stempel Made in Germany, czyli co oznaczało tyle, co jeszcze do niedawna Made in China współcześnie, czyli oznaczało towary, które są tanie, natomiast niskie jakościowo, to wkrótce, już przed wybuchem I wojny światowej, oznaczało to owszem tanie towary, ale bardzo wysokiej jakości, czyli to, co zostało w zasadzie do dziś, czyli towary, które są, takie pierwsze skojarzenie z niemieckim przemysłem, czyli to towary solidnej jakości i niezawodne. Pojawił się jednak problem. Wraz z odejściem z polityki Bismarcka, w zasadzie jego odesłaniem na wcześniejszą emeryturę przez młodego cesarza Wilhelma II, pojawiły się takie problemy natury politycznej. O ile Bismarck był realistą politycznym i starał się prowadzić taką delikatną politykę później, politykę równowagi, która zwłaszcza zaznaczyła się w stosunku do pokonanej Austrii, kiedy to Bismarck nie wykorzystał w pełni swojego zwycięstwa nad Austriakami, nie narzucił jakichś druzgocących warunków pokojowych, czego domagały się takie koła bardziej radykalne. Wilhelm zaczął marzyć o polityce imperialnej, o dogonieniu Wielkiej Brytanii, o rzuceniu jej wręcz wyzwania. Stało się to za sprawą rozbudowy floty. Ta flota stała się wielkim marzeniem cesarza. Marzył on o tym, by Niemcy stały się potęgą kolonialną. Wtedy też zaczęto rozwijać osadnictwo w koloniach. Doszło też do, można powiedzieć, pierwszych zbrodni na na tubylcach. Mówiło się o czymś takim, że Niemcy potrzebują należnego miejsca pod słońcem. Oznaczało to tylko tyle, że i aż tyle, że Niemcy, porządek polityczny powinien odpowiadać tej faktycznej potędze ekonomicznej i militarnej Niemiec. Oczywiście mocarstwa takie jak Francja, która już wtedy żyła taką rządzą rewanżu. Przypomnijmy też, że Francja musiała zapłacić po przegranej wojnie olbrzymie kontrybucje zwycięskim Niemcom, co doprowadziło też za sumę związaną z tymi kontrybucjami Niemcy właśnie rozbudowały kolej. Ale także Wielka Brytania zaczęła się niepokoić tym gwałtownym wzrostem i zaburzeniem równowagi na kontynencie. I w związku z tym doszło do takiej sytuacji, kiedy państwa zaczęły się nawzajem ubezpieczać wzajemnymi traktatami. Narodziła się nieufność i zaczęły powstawać sojusze na wypadek wybuchu potencjalnej wojny o charakterze światowym. Doszło też do kilku takich incydentów jeszcze w przededniu poprzedzających I wojnę światową, gdzie dochodziło do tarć między potęgami i potencjalnie incydenty te już wtedy mogły doprowadzić do tego, że
ten system wzajemnych sojuszy zostanie, mówiąc potocznie, odpalony i ta beczka prochu wybuchnie. Jeśli chodzi oczywiście o naukę, zwłaszcza nauki techniczne, to Niemcy zdecydowanie przodowali wówczas i stało się to też w związku z tym, że uniwersytety nastawione były zwłaszcza na nauki techniczne, na fizykę, chemię. Można powiedzieć, że Niemcy stały się takim monopolistą w tych dziedzinach. Natomiast to, do czego to musiało doprowadzić, to właśnie do tego, że prędzej czy później, w zasadzie każda ze stron rodzących się wówczas sojuszy liczyła się z możliwością wybuchu potencjalnego konfliktu. Przybliżmy troszkę pejzaż polityczny przełomu wieku w Niemczech, bo przecież wydaje się, że tu rodzą się idee polityczne czy partie, które później także będą podstawą i ustrojów totalitarnych, ale i współczesnej europejskiej demokracji. Przede wszystkim Niemcy były ojczyzną socjalizmu, co może się wydawać nam współcześnie dość dziwne, bo socjalizm i komunizm kojarzy się głównie z Rosją, w związku z tym, że idee te zostały przede wszystkim tam zrealizowane, natomiast ich źródło wywodziło się właśnie przede wszystkim z Niemiec, przede wszystkim z krajów uprzemysłowionych. Pierwsze partie i stowarzyszenia socjalistyczne powstały oczywiście we Francji, w Wielkiej Brytanii, natomiast taki nowoczesny socjalizm i będący w zasadzie praojcem komunizmu narodził się w głowach dwóch głównych ideologów, Marksa i Engelsa, właśnie w Niemczech. I wtedy to w ich koncepcji narodziło się takie pojęcie reinterpretacji historii jako walki klas. Inspirowane to było heglizmem. W każdym razie, mówiąc tak nawet spłycając, chodziło o to, że wedle Marksa i Engelsa historia sprowadza się do walki o system, o narzędzia produkcji. Czyli cała historia może być zreinterpretowana w ten sposób, że jest taki dualizm pana i niewolnika. Pan z racji z tego, że jest posiadaczem środków produkcji, wykorzystuje te klasy niższe i czerpie korzyści z nadwyżki, z ich pracy. Dostosowując to do współczesnych im warunków, chodziło oczywiście o system kapitalistyczny, który według nich musiał się załamać w końcu. Tu była taka dość karkołomna konstrukcja intelektualna. Wedle Marksa system kapitalistyczny jest oparty na sprzecznościach. Doprowadza on do tego, że powstają monopole. Firmy czy przedsiębiorstwa rozwijają się, tworzą większe struktury, akumulują kapitał i w końcu dochodzi do tego, że te mniejsze podmioty albo upadają, a te większe zwiększają swój potencjał kosztem właśnie zarówno mniejszych podmiotów, jak i kosztem robotników, którzy są coraz bardziej wykorzystywani i ich pozycja ekonomiczna jest coraz słabsza. I według niego zakończyć się to musiało nieuchronnie rewolucją. Rewolucją, czyli buntem tej nowej klasy robotniczej przeciwko wyzyskiwaczom według niego, czyli przeciwko kapitalistom. Jakie było tło tego wszystkiego? Oczywiście tło, tak jak już wspomniałem, wynikało z tego, że narodziła się w związku z tą szybką industrializacją i to rzeczywiście był fakt, narodziła się nowa grupa społeczna. To znaczy ludzie porzucali pracę na roli, wędrowali do miast, zasilali szeregi tej nowej grupy społecznej, czyli klasy robotniczej, czyli stawali się takimi nisko opłaconymi robotnikami fabrycznymi, którzy mieszkali w tych tanich, czynszowych kamienicach, które często w bardzo uwłaczających warunkach pracowali po kilkanaście godzin dziennie za, można powiedzieć tak w cudzysłowie, miskę ryżu i mieli bardzo niską pozycję przetargową w starciu z tymi kapitalistami, to znaczy była to grupa zazwyczaj nisko wykwalifikowana, która po prostu w sytuacji zmiany koniunkturalnej mogła nawet wylądować na bruku, nie miała ubezpieczeń, w zasadzie była zmuszona do tego, by pracować na takich warunkach, jakie dyktował im kapitał. Takie były początki i odpowiedzi na ten stan rzeczy były dwie. Tu mówimy o Niemczech. Była odpowiedź głównonurtowa, czyli powstawały stowarzyszenia robotnicze, które walczyły przede wszystkim o to, by poprawić warunki pracy i sytuację robotników, ale była też odpowiedź taka, można powiedzieć, bardziej ideologiczno-filozoficzna i to już przedstawiłem, była to odpowiedź
sformułowana przez Engelsa i Marksa w Manifeście Komunistycznym, czyli była to odpowiedź taka radykalna, nawołująca do buntu i do walki klasowej. W Niemczech w odpowiedzi na rosnącą industrializację i narodziny nowej klasy robotniczej narodziły się dwa nurty polityczne. Jeden nurt był to nurt radykalny, prekursor komunizmu, związany z nazwiskami Marksa i Engelsa, którzy w Manifeście Kapitalistycznym nakreślili taką wizję historii jako walki klas i wzywali do buntu robotników, do rewolucji komunistycznej w imię obalenia istniejącego systemu. Był też kierunek inny, bardziej głównonurtowy, nazwany później socjalizmem, czy wcześniej jeszcze socjaldemokracją, i ten nurt zebrał najwięcej zwolenników wśród niemieckich robotników. Z tego nurtu wyrosła pierwsza partia, czy pierwsze ugrupowanie robotnicze w 1863, tak zwany ADAF, Ogólnoniemieckie Stowarzyszenie Robotników Ferdynanda Lassala. W przeciwieństwie do Marksa, Lassal postulował podejście ugodowe i działanie w ramach legalnego systemu parlamentarnego. Przede wszystkim chodziło mu o to, by wywalczyć w ramach demokracji parlamentarnej czy systemu parlamentarnego lepsze prawa robotnicze i lepszą sytuację dla robotników. Na gruncie tego powstaje w 1869 konkurencyjna partia robotnicza, tak zwana Socjaldemokratyczna Partia Robotników Niemiec, SDAP, pod przywództwem Augusta Bebela i Wilhelma Liebknechta. Była ona bardziej radykalna i opierała się właśnie bardziej na ideach Marksa i Engelsa. I takim ostatecznym jej celem było obalenie kapitalizmu i ustanowienie socjalizmu na drodze rewolucyjnej. I tu dochodzi kilka lat później do zjednoczenia obu partii, w wyniku którego powstaje Socjaldemokratyczna Partia Niemiec, SPD, to jest bardzo ważne, która przyjmuje wspólny program, program kompromisowy, który nazwano programem gotajskim od miejscowości Gotha. Program ten był kompromisem między tymi dwiema ścieżkami, między reformizmem, czyli takim dostosowaniem się do systemu, a drogą rewolucyjną. Natomiast wkrótce potem, w roku 1878 wchodzi w życie ustawa antysocjalistyczna. Działacze socjalistyczni, często zmuszeni się do tego, by uciekać z kraju. Partia ta jest zakazana, prasa socjalistyczna również zostaje rozwiązana. Ustawa ta wygasa w roku 90. Natomiast jeden z niemieckich socjalistów, Edward Bernstein, który właśnie uciekł do Wielkiej Brytanii, w wyniku tych prześladowań, kiedy wraca do Niemiec, wraca z nową ideą. Staje się propagatorem socjalizmu reformistycznego. Właśnie tak dokładnie formułuje ten postulat. Otóż w Wielkiej Brytanii zauważa on, że wbrew twierdzeniom Marksa, kapitalizm nie doprowadza do tego, że robotnicy stają się coraz ubożsi i ich sytuacja się pogarsza, lecz wręcz przeciwnie. Ci bardziej wykwalifikowani mogą osiągnąć własną pracą sukces, mogą zwiększyć swój stan posiadania. I w związku z tym konkluzja jest taka, że zamiast walczyć z systemem, należy go zreformować w ramach parlamentarnej dyskusji, walczyć o realistyczne postulaty. I tą drogą będzie odtąd podążała właśnie partia SPD, oczywiście w ramach której gdzieś na marginesie będą zawsze postacie radykalne, takie jak Karol Liebknecht czy Róża, wspomniana przez ciebie Róża Luksemburg, które właśnie będą się bardziej odnosiły do tej interpretacji socjalizmu w wydaniu Marksa i Engelsa. U progu I wojny światowej, kiedy już wielu działaczy międzynarodówki socjalistycznej zaczęło podejrzewać, czy domyślać się tego, że te napięcia polityczne międzynarodowe doprowadzą do wybuchu konfliktu, doszło do takiej debaty w obrębie międzynarodówki socjalistycznej. Otóż zadano sobie pytanie, jak zachować się w obliczu tego konfliktu. To znaczy, jeśli dojdzie do tego konfliktu, co jest priorytetem? Czy priorytetem jest solidarność państwowa, czy może solidarność klasowa? Czy czasem robotnicy nie powinni stanąć w ramię i zbojkotować ten konflikt, który w myśli Marksa był tylko konfliktem klasowym? To znaczy
konflikt między państwami był według niego wyrazem interesów klasy posiadającej. I rzeczniczką takiego podejścia właśnie była najgłośniejszą Róża Luksemburg i Karol Liebknecht. Była ona internacjonalistką, właśnie wierzącą w rewolucję komunistyczną i w dyktaturę proletariatu. I w 1912 właśnie starała się na zjeździe międzynarodowym przeforsować takie podejście solidarności międzynarodowej robotników i bojkotu poprzez strajk generalny, bojkotu wysiłku wojennego. Wtedy odniosła sukces. Międzynarodówka przystała na te warunki. Tu jeszcze trzeba dodać jedną bardzo ważną rzecz. Właśnie w 1912 roku, a więc dwa lata przed wybuchem wojny, SPD, czyli ta partia ogólna, większościowa, socjaldemokratyczna, stała się największą partią niemieckiego parlamentu i też największą partią polityczną w ogóle w Europie. Zdobyła 35% poparcie, liczyła około 1 000 000 członków. I tu trzeba powiedzieć, że cała ta partia to nie była tylko partia polityczna, ale też zrzeszała robotników w takie stowarzyszenia, kluby. Robotnicy dzięki temu mogli liczyć na darmową pomoc prawną, dzięki niskim składkom mogli też liczyć na wsparcie, mieli też swoje stowarzyszenia, kluby sportowe, biblioteki, więc ta socjaldemokracja stała się takim stylem życia. Ale też tu trzeba zaznaczyć, że ci robotnicy w ramach tej socjaldemokracji, kiedy zobaczyli ten sukces swojej partii, większość z nich doszła do wniosku, że można i warto walczyć metodami legalnymi i też zaczęli się bardziej identyfikować z własnym państwem. Wobec tego coraz mniejszy procent stał się zwolennikami tych radykalnych idei Marksa. I właśnie w obliczu wybuchu wojny i wielkiej mobilizacji w 2014 roku doszło do rozłamu między socjalistami umiarkowanymi i socjalistami radykalnymi jak Róża Luksemburg, która odmówiła poparcia kredytów wojennych. Dobrze, ale gdzie w tym wszystkim antysemityzm w tych nastrojach socjalistycznych, komunistycznych? Co z antysemityzmem w Prusach i w Bawarii? Skąd już wtedy takie wyraźne i stanowcze nastroje, skoro po zjednoczeniu Niemiec w XIX wieku Żydzi stanowili niewiele ponad 1% mieszkańców Rzeszy i przeciętny rolnik z prowincji, przeciętny rolnik z Bawarii prawdopodobnie w ogóle nie miał do czynienia z tą nacją? Tak, to jest właśnie ciekawe, bo w większości osób antysemityzm kojarzy się z pewnym austriackim kapralem, antysemityzm niemiecki, więc jest taka tendencja do tego, by takiego wielkiego zdziwienia i dlaczego w sumie ten kulturalny i tak wysoko rozwinięty naród przyjął tak prymitywną ideologię i tłumaczy się to zazwyczaj właśnie wpływami ideologicznymi Adolfa Hitlera. Natomiast tu jest taka ciekawostka, że antysemityzm był może nie powszechnie rozpowszechniony, ale jego narodziny wiązały się jeszcze z okresem przedzjednoczeniowym, to znaczy jako takiego protoplastę antysemityzmu niemieckiego można wymienić tutaj taką postać Friedricha Ludwika Jana, który był organizatorem klubów sportowych i takich zrzeszeń studenckich, mających głównie na celu przygotowywać młodych Niemców do walki z okupantem napoleońskim. Jan nie był wyłącznie antysemitą, ale sformułował coś takiego jak takie pojęcie niemieckiego narodu i z tego narodu wykluczył Francuzów, oczywiście to znienawidzonych, związanych z Napoleonem, ale też wrogów wewnętrznych i tu wymieniał Polaków, jezuitów i Żydów. Więc to był taki zaczątek właśnie takiego podejścia wykluczającego, jeśli chodzi o wspólnotę narodową. I właśnie wydaje mi się, że ten wątek jest tu bardzo istotny. Otóż Niemcy po zjednoczeniu już zaczęły szukać takiego spoiwa ideologicznego, które łączyłoby ich wspólnotę narodową. Oczywiście był to język, ale ten język miał rozmaite dialekty. Tym spoiwem nie mogła być też wiara, ponieważ część obszar była katolicka, część protestancka. I tu odniesiono się do mitu, który przywołano za takim historykiem rzymskim, Tacytem, który w swojej pracy Germania opisał starożytnych mieszkańców właśnie tych współczesnych ziem niemieckich
jako Germanów, którzy wyróżniali się niesłychaną odwagą, ale też opisał ich cechy fizyczne, że byli to ludzie prości, waleczni, byli to tacy blond Włosi, wielcy wojownicy, którzy walczyli ze znienawidzonym Rzymem. I wtedy właśnie, jeszcze w epoce napoleońskiej i później, Rzym utożsamiono z Francją, a tych blond włosych wojowników utożsamiono z przodkami, praprzodkami właśnie Germanów, czyli Niemców. No i wtedy to powstała taka identyfikacja nowego państwa Niemiec z Germanią, czyli z tą ojczyzną Germanów. Jeśli ktoś podróżuje po Niemczech, to może zauważyć, że właśnie blisko granicy z Francją nad Renem często są takie wielkie pomniki tej mitologicznej Germanii. Wtedy się to upowszechniło. Natomiast antysemityzm z jednej strony właśnie zaczął mieć takie podłoże rasistowskie, natomiast początkowo on wiązał się głównie z kwestiami ekonomicznymi. Kiedy Niemcy otrzymały tą wielką kwotę reparacji od Francji, w 1873 doszło do wielkiego krachu finansowego w związku z taką bańką spekulacyjną na giełdzie i wielu takich drobnych inwestorów, ciułaczy po prostu straciło całe oszczędności życia i wtedy właśnie pojawiły się pierwsze takie pisma, gazety rzeczywiście obwiniające Żydów za ten stan rzeczy. Oczywiście Żydów, jak wspomniałeś, było niewielu, był to zaledwie 1% ludności, natomiast związani byli oni głównie z zawodami dobrze płatnymi, bardzo wpływowymi. Było kilka rodzin bankierskich, które miały pochodzenie żydowskie, najsłynniejsza rodzina Rothschildów i też wielu było posiadaczami wydawnictw, prasy, więc wszystko to nie uchodziło uwadze i stało się przedmiotem takich spekulacji i podejrzeń, że jest to grupa w pewien sposób uprzywilejowana i czerpiąca nadmierne korzyści z tej swojej uprzywilejowanej pozycji. I tu pojawia się postać Wilhelma Mara, takiego ideologa, w zasadzie twórcy pojęcia antysemityzm, który jako pierwszy sformułował to pojęcie i opisał je. Napisał taką książkę Zwycięstwo żydowskości nad niemieckością z niewyznaniowego punktu widzenia, właśnie w 1873. I Wilhelm Marr, co istotne, podkreślił nie tylko różnice kulturowe, ale też rasowe pomiędzy Żydami a Niemcami. Później można wymienić takie postacie jak Richarda Wagnera, kompozytora, który przywoływał właśnie i wzmacniał te mity narodowe, na przykład saga o Nibelungach czy Zygfryda, który właśnie sam deklarował się jako antysemita i często kpił i może nie nienawidził, ale właśnie wyrażał się dość pogardliwie i napisał nawet traktat o żydowskości w muzyce. Też można wymienić takiego historyka jak Heinricha von Treitschke, który był ojcem sloganu Żydzi są naszym nieszczęściem. Ten slogan, co ciekawe, przeszedł później stał się mottem głównego pisma III Rzeszy Der Stürmer. Żydzi mieli, mimo tego, że często zajmowali te uprzywilejowane pozycje w handlu, w przemyśle, nie byli jednak dopuszczeni do wszystkich stanowisk politycznych, wojskowych i akademickich, czyli nie mogli zajmować zbyt wysokiej pozycji w takich szczeblach hierarchii społecznej, które wiązały się z pewnym prestiżem i uznaniem. Więc powodowało to takie podejście do Żydów, że na przykład to, że uchylają się od obowiązku służby wojskowej, co zresztą później wyraziło się w takiej akcji w 1916 roku, akcji liczenia Żydów i sprawdzania, czy rzeczywiście służą oni proporcjonalnie do swojej liczebności w armii niemieckiej. Natomiast takim istotnym przełomem było powstanie pracy, co ciekawe, historyka brytyjskiego Houstona Stewarta Chamberlaina, Podwaliny XIX wieku, w którym przywołał on mit Aryjczyków, Nordyków, do których zaliczał wszystkie narody mające korzenie nordyckie, czyli germańskie, takie jak Anglików, Skandynawów i Niemców, i opisał ich w sposób rasowy, wykazał ich cechy fizjologiczne, pokrewieństwo językowe. I od tej pory można powiedzieć, że to takie rasistowskie podejście do kwestii narodowej przeszło do takiej kultury politycznej niemieckiej, właśnie we wszystkich związkach i stowarzyszeniach nacjonalistycznych.
Później można wymienić takie organizacje, Liga Niemiecka czy Związek Wszechniemiecki, które właśnie nawoływały do tego, by organizować kolonie zamorskie, by podbijać właśnie ludy kolonialne. Przewodniczącym Ligi w 1912 Heinrich Klass opublikował nawet taki manifest pod tytułem Gdybym był cesarzem. Manifest ten miał być takim ukrytym apelem do cesarza Wilhelma, w którym opisał, co należy zrobić z wrogami Rzeszy. No i tu przede wszystkim jako wrogów Rzeszy uznał socjalistów i Żydów. I tu narodził się taki nurt ogólnoniemiecki, który był nie tylko w Niemczech, ale też w Austrii, folkizm. Słowo to wywodzi się od, pojęcie to wywodzi od słowa folk. Folk oznacza zarówno naród, jak i lud. Jest to pojęcie głębsze niż naród, nation. Pojęcie to oznacza naród rozumiany etnicznie. I powstają pierwsze organizacje folkistowskie, czyli organizacje zarówno nacjonalistyczne, jak i rasistowskie. I takie związki, organizacje czy zgrupowania powstają na terenie Austrii. Tu można wymienić takiego ideologa Guido von Lista, jak i w Niemczech, gdzie powstają dwie takie silne organizacje, Związek Młota Rzeszy, Reichshammerbund i Zakon Pangermański, Germanenorden. I były to organizacje wzorowane na masonerii, czyli mające taką tajną strukturę, wymagające od kandydatów tego, by legitymowali się pochodzeniem właśnie czysto niemieckim, musieli często wysłać swoje zdjęcia do weryfikacji, przedstawić wykaz przodków, tak żeby udowodnić, że mają czystą krew. Miały stopnie wtajemniczenia, wewnętrzne rytuały, nawiązywały do tradycji pragermańskich i te stowarzyszenia, na gruncie tych stowarzyszeń wyrosła taka organizacja w Monachium jak Loża Thule. Loża Thule została formalnie założona przez takiego awanturnika, podróżnika Rudolfa Freihera von Zebotendorfa. Natomiast prawdziwe nazwisko tego człowieka to było Alfred Glauer. Był przyszywanym synem barona, to znaczy jego szlachectwo było po prostu z nadania i tak naprawdę był synem urzędnika kolejowego. Natomiast miał on bardzo ciekawy i awanturniczy życiorys. Tułał się po krajach Afryki Północnej, przebywał przez pewien czas w Egipcie, później przeniósł się do Turcji i tam zetknął się zarówno z jakimiś organizacjami masońskimi i okultystycznymi, ale też poznał ideologię młodoturecką. Otóż w Turcji narodził się taki nurt opozycyjny wobec sułtanatu, związany z ideologią nacjonalistyczną, która wyrażała się tym, że szukała źródeł imperializmu tureckiego w korzeniach turańskich, czyli w korzeniach etnicznych Turków. I to wiązało się z tym, że doszukiwano się jakiegoś pokrewieństwa z Turkami jako potomkami Dżingis Hana. Odrzucano islam i w zamian za to proponowano taką ideologię opartą właśnie na odwołaniu się do pogańskiego tradycyjnego etnosu. Podobnie też było w przypadku Rosji, która starała się w tamtych czasach wbić klin między narody słowiańskie i odwołać się do ideologii panslawizmu, czyli też odwołać się do pewnego etnosu, że jednoczyć wszystkich Słowian. Więc był to, można powiedzieć, była to taka tendencja ogólnonarodowa, to znaczy doszukiwanie się jakichś takich ogólnych, rasowych, większych związków etnicznych. I zainspirowany tą ideologią młodoturecką, po powrocie do Niemiec właśnie w jakiś sposób Zebotendorf natknął się na przedstawicieli zakonu germańskiego i z nadania tego zakonu otrzymał polecenie otwarcia loży okultystycznej w Monachium w roku 1917. Część druga. Jak rodziła się rewolucja? Niemcy głodowały. Prominentni uczeni dowodzili, że glinka ma tę samą wartość odżywczą co mąka, że słodzony sacharyną dżem jest zdrowszy od masła, że suszone obierki z ziemniaka są lepsze na nerwy niż tabaka, a smakują tak samo. Żołądki jednak wiedziały swoje i wywracały się na drugą stronę, głuche na autorytet uczonych. Faktycznie, pierwsza wojna światowa jest dla Niemców totalnym dramatem. Najbardziej oczywiście dla ginących na froncie na masową skalę żołnierzy. Dziś nie rozmawiamy o tym, co by było, gdyby plan Schlieffena się pomiótł i państwa centralne wojnę wygrały.
bo skończyło się to traktatem wersalskim, czyli wielkim niemieckim upokorzeniem. Rozmawiamy o sprawach społecznych w usłyszanym wcześniej fragmencie troszkę kulis życia Niemców w latach 1914-1918. Jedno z najbogatszych społeczeństw Europy zastępuje teraz rzepakiem ziemniaki, zamiast tytoniu pali wysuszone liście kapusty moczonych w nikotynie, a potem jest jeszcze gorzej. W czasie wojny i po jej zakończeniu sytuacja w byłym cesarstwie i w Bawarii jest bezprecedensowa, co znacznie wpływa na nastroje społeczne. Może przybliżmy, czym w ogóle była Bawaria i dlaczego różniła się od reszty Rzeszy? Otóż Bawaria oczywiście była landem katolickim, była bardzo nieuprzemysłowiona, za wyjątkiem monachium, które jeszcze w wyniku właśnie może I wojny światowej dorobiło się właśnie kilku fabryk i dorobiło się klasy robotniczej. Natomiast poza tym Bawaria była katolicka, była rolnicza, w niczym nie przypominała uprzemysłowionych Prus i także miała silne tradycje separatystyczne. Bawaria, przypomnijmy, że w czasach wojen napoleońskich była sprzymierzona z Napoleonem i później w wyniku właśnie jakby propagandy czasów bismarckowskich starano się w jakiś sposób Bawarię przyciągnąć i związać z Niemcami. Natomiast Bawaria cieszyła się sporą autonomią. Miała własnego króla, własny parlament i Bawaria w pewien sposób w czasie I wojny światowej starała się rywalizować z Prusami, pokazać, że ich wysiłek wojenny jest równoznaczny z wysiłkiem tej głównej siły Cesarstwie Niemieckim, czyli Prus. Natomiast sytuacja w Bawarii, podobnie jak sytuacja w całych Niemczech, uległa skrajnemu załamaniu już w ostatnich latach I wojny światowej, co doprowadziło do olbrzymiego niezadowolenia i odwrócenia się od właśnie tej ideologii ogólnoniemieckiej. Nagle zaczęto podejrzewać to, że Bawaria w jakiś sposób jest wykorzystywana na rzecz Prus, że w jakiś sposób Prusy wykorzystują poprzez rekwizycję żywności, a być może po prostu nie dostają takich samych przydziałów, jakie są przyznawane ludności w Prusach czy w centralnych Niemczech. Więc dochodziło do tego, że pojawiły się takie tendencje i głosy separatystyczne i takie nadzieje na odrębny pokój, kiedy zaczęto się orientować w tym, że Niemcy raczej tę wojnę przegrają. Oczywiście, jeśli chodzi o sytuację, tak naprawdę była analogiczna do innych księstw, czy królestw, czy terenów w Niemczech. Natomiast i tu można powiedzieć, że też sytuacja polityczna była bardzo podobna, ponieważ już w listopadzie 18 roku doszło do, czyli w październiku, przepraszam, 18 roku doszło do takiej próby w Niemczech odgórnej zmiany systemu politycznego, tak by przekazać władzę w ręce socjaldemokratów, tych umiarkowanych, w zamyśle, żeby zapobiec wybuchowi rewolucji komunistycznej, czyli jakby przekazać odpowiedzialność za zbliżającą się klęskę w ręce środowisk demokratycznych i socjalistycznych. Podobnie było w Bawarii. W Bawarii król zamierzał przekazać władzę, utworzyć nowy gabinet z Erhardem Auerem, szefem lokalnego SPD, czyli takiego umiarkowanemu socjaliście. Natomiast jego największym rywalem był dziennikarz Kurt Eisner, który był politycznym radykałem związanym z taką partią Niezależna Socjaldemokracja, USPD. I do czego doszło? 7 listopada miało dojść do manifestacji pokojowej na Błoniach Teresy, tam gdzie teraz odbywa się Oktoberfest. Mieli się zgromadzić robotnicy, żołnierze, mieli przejść wspólnym marszem przedstawiciele SPD i USPD, czyli z jednej strony pod wodzą Auera, a z drugiej Kurta Eisnera. I w takich zakulisowych rozmowach Erhard Auer powiedział królowi Bawarii Ludwikowi III, że jest pewien, że uda mu się utrzymać sytuację w ryzach. Po prostu, że przekona protestujących co do tego, że władza ulegnie demokratyzacji, utworzony zostanie nowy gabinet, polepszona zostanie aprowizacja i sytuacja właśnie zaopatrzeniowa. Natomiast to, czego nie przewidział, to to, że Kurt Eisner okaże się lepszym mówcą i w trakcie tej manifestacji, kiedy już przedstawiciele SPD zaczną się rozchodzić do domu, to Kurt Eisner porwie za sobą tłum ludzi, którzy ruszy w kierunku koszar wojskowych, rozbroi żołnierzy, w zasadzie ci żołnierze dołączą się do manifestacji i zajmą główne budynki rządowe. I wieczorem, czy w nocy tego samego dnia, król Ludwik
Ludwik III zmuszony został do tego, czy w zasadzie dowiedział się o tym, że już praktycznie nie posiada żadnej realnej władzy nad swoim krajem i uciekł do Austrii wraz z dworem. A Kurt Eisner stał się pierwszym premierem Bawarii, można powiedzieć rewolucyjnym premierem Bawarii. Ale tutaj mamy wyraźną różnicę. W różnych miejscach Niemiec sytuacja polityczna jest zgoła inna, troszkę inaczej to wygląda w Berlinie. Natomiast w Berlinie dochodzi do tego, że władza utrzymuje się w rękach większościowych socjalistów. W zasadzie tak balansuje. Z jednej strony jest rząd z Ebertem na czele, Friedrichem Ebertem. Z drugiej strony mamy do czynienia z wypuszczonymi na mocy amnestii radykałami, takimi jak wspomniana Róża Luksemburg i Karl Liebknecht. Przewidziane są wybory parlamentarne do Zgromadzenia Narodowego i w ramach tych wyborów, do których ma dojść w styczniu 19 roku, ma zostać wyłoniony nowy parlament, demokratyczny parlament. Natomiast radykałowie postanawiają bojkotować te wybory. Wedle Róży Luksemburg i Karola Liebknechta powinno dojść do tego, wzorem Rosji, by nie na drodze parlamentarnej, czyli na drodze układania się z różnorakimi partiami, tylko na drodze rewolucji komunistycznej doprowadzić do tak zwanej dyktatury proletariatu. I wedle nich mogą to zrobić tylko rady robotnicze i żołnierskie. Oczywiście takie rady robotnicze i żołnierskie już w listopadzie 18 roku powstają właśnie wśród zbuntowanych żołnierzy i robotników. Jedną z takich grup właśnie zrewoltowanych żołnierzy jest tak zwana Brygada Marynarki Wojennej, która właśnie z portu w Kilonii, która stała na czele tego buntu w Kilonii, dostaje się do Berlina i tam okupuje Zamek Królewski. Większościowi socjaldemokraci starają się początkowo przekupić ich, czyli przyjąć ich na żołd, natomiast zakulisowo, na skutek takich działań zakulisowych, starają się po prostu wetknąć swoich ludzi, czyli przedstawicieli większościowej socjaldemokracji do rad robotniczych i żołnierskich i jednocześnie zbojkotować udział tych rad w wyborach do konstytuanty. Wracając tą historię, dochodzi do buntu tych żołnierzy właśnie z tej brygady, którym udaje się opanować główne budynki rządowe w Berlinie. To jest, dzieje się tuż przed świętami, czyli w grudniu 18 roku. Siły rządowe zostają odparte, w zasadzie w taki dość haniebny dla rządu sposób, to znaczy dochodzi do tego, że po prostu zrewoltowani żołnierze przejmują budynki administracyjne, budynki wydawnictwa SPD Forwards i przedstawiciele rządu legalnego uciekają poza Berlin. Tam pod Berlinem dochodzi do sformowania tak zwanych Freikorpsów, czyli korpusów ochotniczych, jako że generalicja i większościowi socjaldemokraci nie mają zaufania do żołnierzy, do Reichswehry, ponieważ nie wiadomo po prostu komu, na jakich żołnierzach można polegać i czy jeszcze można w ogóle polegać na żołnierzach, którzy mają przekonanie komunistyczne, postanawiał organizować potajemnie w takim obozie wojskowym Zossen pod Berlinem korpusy ochotnicze. Te korpusy są dobrze płatne, dobrze wyposażone i składają się głównie z ludzi starannie wyselekcjonowanych, którzy albo mają przekonania nacjonalistyczne, nienawidzą komunistów, albo po prostu chcą wykazać się czy służyć za żołd i są po prostu, będą wykonywali posłusznie wszystkie rozkazy. I za sprawą tych korpusów ochotniczych, które od 12 do 15 stycznia w Berlinie dokonują takiego aktu zemsty. Wchodzą do Berlina, to się dzieje się z użyciem wozów bojowych, też samolotów, no i dokonują takiej, można powiedzieć, czystki, to znaczy w bardzo drastyczny sposób rozprawiają się z tymi zbuntowanymi żołnierzami i robotnikami. I co najważniejsze, postanowią odciąć głowę rewolucji, czyli wydane zostają listy gończe za ukrywającymi się Różą Luksemburg i Karolem Liebknechtem, którzy są takimi ideowymi rodzicami tego zrywu Spartakusa. No, Spartakus to, jak wiadomo, była postać z historii rzymskiej, właśnie zbuntowany niewolnik. 15 stycznia zostają ujęci i zamordowani, w zasadzie można powiedzieć bez procesu, i ich zwłoki zostają wyrzucone do kanału Landwehr w Berlinie. Kilka dni później zostają wyłowione i stają się takimi świeckimi męczennikami sprawy robotniczej, do której późniejsze takie zrywy będą się odwoływać właśnie. Ostatecznie komunistyczna rewolucja w Niemczech
nie kończy się powodzeniem, kończy się tak, jak przed chwilą usłyszeliśmy, ale wyjaśnijmy sobie jeden bardzo istotny fakt. Komunistyczna rewolucja w Europie jest kojarzona z Rosją, ale tak naprawdę to wszystko, co działo się w Rosji, też było mocno inspirowane przez Niemcy i tu trzeba wyjaśnić sobie następstwo wydarzeń. Jest taka teoria, że sam Lenin był de facto niemieckim agentem. No to jest teoria, można powiedzieć nie teoria, to jest fakt, który jest powszechnie już uznany przez historyków. Lenin był, wbrew temu co głosiła nazwa jego partii, czyli partia bolszewicka, czyli partia większościowa, był tak naprawdę przedstawicielem mniejszości w międzynarodówce socjalistycznej. Przypomnijmy, że w lutym 17 roku obalony zostaje w Rosji carat. Dochodzi do rzeczywiście spontanicznej rewolucji, natomiast w wyniku tego przewrotu władza dostaje się w ręce rządu tymczasowego, złożonego z przedstawicieli różnych ugrupowań, głównie socjaldemokratów, ale jest to rząd, z grubsza mówiąc, mimo wszystko patriotyczny, to znaczy rząd ten kontynuuje wojnę w imieniu Nowej Rosji. Natomiast Niemcom zależy na tym, żeby zamknąć front wschodni i otworzyć sobie możliwość do transportu wojsk na zachód i dokonania wyłomu, przełamania impasu na froncie zachodnim. Wobec tego taki przedstawiciel międzynarodówki robotniczej, a tak naprawdę dość przedsiębiorczy biznesmen, handlarz bronią, Aleksander Parvus, nasuwa taką koncepcję przedstawicielom sztabu generalnego niemieckiego wykorzystania właśnie przebywającego na emigracji w Szwajcarii radykała Włodzimierza Lenina, który jest radykalnym marksistą i właśnie dąży do tego, by wywołać rewolucję marksistowską, czyli bolszewicką i dyktaturę proletariatu, czyli bez żadnej władzy parlamentu, tylko po prostu zrealizować to takie marzenie komunistyczne. Parvus nakłania Niemców do wykorzystania tego radykała, wysłania go potajemnie do Piotrogrodu, by tam podminował zaufanie do tego nowego rządu tymczasowego i doprowadził do jakichś zamieszek, być może rewolty, wojny domowej, w każdym razie doprowadził do tego, by Rosja załamała się, by miała kolejny kłopot i by można było Niemców odciążyć. Nie wiadomo dobrze, czy Niemcy sobie zdawali z tego sprawę, jak to się skończy, bo to naprawdę ciężko było przewidzieć, natomiast Lenina wyposażono i kilku radykałów, którzy wraz z nim podróżowali, we wszelkie środki propagandowe i w potężne zasoby gotówki do tego, by zrealizowali ten plan. I w kwietniu 17 roku Lenin wybiera się tym tajnym pociągiem przez Finlandię do Piotrogrodu. I jeszcze w pociągu pisze tak zwane tezy kwietniowe. W tych tezach kwietniowych stawia taką koncepcję, że należy z punktu widzenia Rosji jak najszybciej zakończyć wojnę z Niemcami, tak żeby załatwić sprawy robotników i rewolucji, by dokończyć rewolucję, to znaczy nakierować ją na właściwe tory, czyli doprowadzić do zwycięstwa bolszewików. A ma się to stać za sprawą rewolucyjnej kadry robotniczej, do której on sam i jego towarzysze się zaliczali. Tu jeszcze przybywa taki przedstawiciel właśnie radykałów socjalistycznych jak Trocki, udaje się wtedy ze Stanów Zjednoczonych, też również przybywa do Rosji i w wyniku przewrotu, który później zostanie nazwany błędnie rewolucją październikową, a tak naprawdę był to zamach stanu, rzeczywiście realizują ten plan i w marcu 18 roku spłacają dług, podpisują tak zwany traktat brzeski, który daje Niemcom wolną rękę na wycofanie wojsk ze wschodu, czyli podpisują taki druzgocący dla Rosji pokój, oddają praktycznie większość ziem należących do Europy Środkowo-Wschodniej, należących wcześniej do Rosji, oddają pod władanie Niemcom, natomiast pozwala im to zająć się sprawami wewnętrznymi i dokończeniem rewolucji, rozprawą z opozycją, czyli z białymi. Muszę powiedzieć, że tutaj bardzo ciekawą postacią, jeśli chodzi o historię Bawarii, jest Kurt Eisner. Bez wątpienia postać tragiczna. Człowiek, który w pewnym momencie ginie w zamachu. Czy ten zamach był, można uznać za mord założycielski niemieckich narodowych socjalistów? W pewien sposób tak, tylko tu musimy zaznaczyć jedną rzecz, że akurat Kurt Eisner nie był takim radykałem w sensie leninowskim, to znaczy on miał taką bardzo dziwną koncepcję, która łączyła demokrację parlamentarną właśnie z taką doradczą funkcją rad robotniczych i żołnierskich. I Kurt Eisner był przede wszystkim zafascynowany
postacią Woodrow Wilsona, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych, i tą jego wizję sprawiedliwego pokoju. Był też takim zwolennikiem może zawarcia separatystycznego pokoju w imieniu Bawarii ze Stanami i z państwami Ententy. I Kurt Eisner doprowadził do tego, że w imię tej otwartości dyplomatycznej postanowił przekazać prasie i przekazać opinii publicznej dokumenty odkryte właśnie w kancelarii dotyczące odpowiedzialności Niemiec za wybuch I wojny światowej, czyli wszystkie te traktaty reasekuracyjne. Powszechnie zostało to uznane za zdradę stanu i to nawet w środowiskach socjalistycznych. Eisner stał się błyskawicznie, zmienił się z bohatera bawarskiego, który poprowadził ludzi na barykady, zmienił się w zdrajcę narodowego. Dodatkowo Eisner nie był w stanie rozwiązać podstawowych problemów, z jakimi borykała się Bawaria, czyli właśnie problemów zaopatrzeniowych, problemów z żywnością, z bezrobociem. Natomiast on zajmował się wielką polityką, jeździł na takie spotkania międzynarodówki, tu do Brna pojechał. W związku z czym, kiedy doszło już do wyborów parlamentarnych w Bawarii, jego partia uzyskała zaledwie 3% głosów, więc poniósł druzgocącą porażkę i zamierzał abdykować ze swojego stanowiska, to znaczy złożyć list rezygnacyjny. Natomiast rozpętała się tak wielka kampania nienawiści w prasie, na ulicy, że w zasadzie wiele osób znajomych przekonywała go do tego, że musi korzystać z ochrony, ponieważ no, zagraża to jego własnemu bezpieczeństwu. I rzeczywiście rankiem 21 lutego 19 roku, kiedy zamierzał abdykować i w teczce miał ten akt abdykacji razem ze swoim przyjacielem Felixem Fechenbachem, kiedy szli właśnie zmierzali do budynku parlamentu, nagle padły strzały, został dwukrotnie trafiony w plecy i zmarł na miejscu. Kim był jego zabójca? Jego zabójcą był młody człowiek, oficer, hrabia Arko Auffallay. I ów hrabia właśnie stwierdził, że zabija zdrajcę, zabija człowieka, który nie jest ani Bawarczykiem, ani Niemcem, który jest Żydem i zdrajcą. No i właśnie tu dochodzimy do takiego tematu związanego właśnie z tym nacjonalizmem. Otóż graf Arko, z tego co wiemy, starał się wstąpić do loży Thule, o której już wspominaliśmy wcześniej. Natomiast jego wniosek został odrzucony. Dlaczego? Ponieważ okazało się, że ów młody człowiek, który dokonał zamachu na Kurcie Eisnerze, sam miał korzenie żydowskie. Pochodził z rodziny szlacheckiej, natomiast jego matka była z pochodzenia Żydówką, co uniemożliwiło mu akces do tejże loży. Odmówiono mu wstępu. Tu nasuwa się takie przypuszczenie, czy czasem nie był to taki akt, który miał na celu w jakiś sposób zrehabilitowanie się i pokazanie tego, że jest on zdeterminowany i gotowy na wszystko i być może właśnie tym aktem chciał zyskać sobie przychylność członków loży. Oczywiście nie spotkało się to z uznaniem, ponieważ był to akt zupełnie bezsensowny, ponieważ Kurt Eisner, który był powszechnie przeklinany i znienawidzony zarówno na lewicy, jak i na prawicy, ze względów, o których już mówiłem, po jego zabójstwie stał się oczywiście męczennikiem z dnia na dzień i na jego pogrzeb przyszły dziesiątki tysięcy ludzi. I oczywiście od razu nastała taka atmosfera w Monachium, żądza rewanżu, i doprowadziło to do tego, tu skrócę może, że oficjalny rząd, czyli ten, który miał się uformować po wyborach, przestraszony tą sytuacją i radykalizacją nastroju, groźbą właśnie rewolucji komunistycznej, zbiegł do miasta na północy Bawarii, do Bambergu. Natomiast władzę w Monachium przejęła de facto taka klika radykałów, anarchistów, a później po 7 dniach przejęli ją skrajni komuniści. I tutaj dochodzimy do takiej kwestii związanej właśnie z antysemityzmem. Otóż okazuje się, że większość tych działaczy radykalnych, i to nie tylko w Niemczech, ale też, bo podobny taki eksperyment komunistyczny miał miejsce w Budapeszcie na Węgrzech, wielu z tych działaczy miało pochodzenie żydowskie. No, związane było to prawdopodobnie z tym, że często do partii komunistycznych wstępowały mniejszości narodowe w danym kraju, dlatego że nie czuły one takiego związku z danym narodem. Łatwiej im było przyjąć taką koncepcję internacjonalistyczną. Podobnie było na Węgrzech, tu można wymienić Bele Kuna, podobnie było właśnie w Bawarii, gdzie sam Kurt Eisner miał pochodzenie żydowskie. Późniejsi członkowie tej Bawarskiej Republiki Rad to Erich Mühsam, Eugen Levine, Max Levin, no byli to
rosyjscy Żydzi albo osoby, które w jakiś sposób doszukiwano się w nich właśnie takich korzeni. Tu można też przypomnieć Różę Luksemburg czy Karola Radka. Oczywiście prasa nacjonalistyczna wykorzystywała te fakty, podgrzewała atmosferę. Jednocześnie do Niemiec trafiały dziesiątki tysięcy emigrantów z Rosji bolszewickiej, które uciekały przed terrorem bolszewików. Były oczywiście w oczywisty sposób skrajnie negatywne nastawione tych zmian w Rosji i te osoby przynosiły ze sobą opowieści o terrorze i o tym wszystkim, do czego dochodzi w Rosji. No i oczywiście też bardzo często oskarżały mniejszości narodowe o to, do czego doszło, często nie bezpodstawnie. I tu można wymienić takie postacie, które wpłynęły na tą taką rozpowszechnienie się antysemityzmu właśnie w Bawarii, takich emigrantów jak Fedor Winberg i Wasilij Biskupski oraz taka postać, która już później była bardzo znana, jak Alfred Rosenberg. Był to bałtycki Niemiec, który później stał się czołowym ideologiem III Rzeszy. Otóż ten Alfred Rosenberg był zadeklarowanym antybolszewikiem. Szybko związał się ze Stowarzyszeniem Thule, a później z młodziutką partią, niemiecką partią robotniczą. Natomiast przywiózł ze sobą taką broszurę, którą przetłumaczył z języka rosyjskiego, Protokoły Mędrców Syjonu. Otóż te protokoły opisywały międzynarodowy spisek żydowski i szybko to zostało dopasowane do obecnej sytuacji ówczesnej międzynarodowej. Otóż zaczęto oskarżać Żydów o to, że stali rzekomo za samym bolszewizmem. No i tu można wymienić takie właśnie, jak już wspomnieliśmy, to Stowarzyszenie Thule, ale też młodziutką partię, niemiecką partię robotniczą. Otóż ta niemiecka partia robotnicza była jedną z filii Stowarzyszenia Thule. To znaczy ta partia została sformowana jako taka odpowiedź na socjalizm, ale odpowiedź właśnie skierowana dla robotników, pewna alternatywa, ale alternatywa o zabarwieniu nacjonalistycznym. Formalnym założycielem tej partii był ślusarz Anton Drexler, który był właśnie związany przez postać dziennikarza Karla Harrera ze Stowarzyszeniem Thule i do tej partii trafia pewnego dnia już po wyzwoleniu Monachium z jarzma komunistów, trafia młody kapral Adolf Hitler. Hitler trafia tam jako, można powiedzieć współczesnym językiem, jako konfident wojskowy, który ma za zadanie monitorować działalność takich radykalnych partii. Partyjka nie robi na nim szczególnego wrażenia, poza tym, że spodobała mu się właśnie ideologia, która łączyła socjalizm z nacjonalizmem i młody Hitler dostrzegł w tej partii pewną szansę na rozwinięcie kariery politycznej. I od tej pory można powiedzieć, że jest to moment historyczny, który doprowadza do tego, że po paru latach właśnie narodzi się gwiazda młodego nacjonalistycznego radykała w Bawarii. Część trzecia. Korzenie nazizmu i rola jednostki w historii. Od czasu Spartakusa Weishaupta do Karola Marksa i dalej do Trockiego, Belikuna, Róży Luksemburg, Emmy Goldman, światowy spisek rewolucyjny celem zniszczenia cywilizacji i dobudowy społeczeństwa opartego na zahamowanym rozwoju, na złośliwej zazdrości, na utopijnej równości, wszędzie ten spisek rośnie w siłę. Nie ma potrzeby wyolbrzymiać roli odgrywanej w utworzeniu bolszewizmu i faktycznym doprowadzeniu do wybuchu rosyjskiej rewolucji przez tych internacjonalistycznych, w większości ateistycznych Żydów. Rola ta jest z pewnością bardzo duża, zapewne większa niż odegrana przez wszystkich innych. I tu pewnego rodzaju zaskoczenie, bo nie jest to cytat z Mein Kampf, ale słowa Winstona Churchilla napisane w roku 1920. Faktycznie w gronie działaczy komunistycznych zarówno w bolszewickiej Rosji, jak i w Niemczech jest ponadstandardowa reprezentacja osób mających pochodzenie żydowskie i w tym czasie rodzi się pewnego rodzaju mechanizm skojarzeniowy, który już później będzie do końca towarzyszył narodowym socjalistom. Na ile ten antysemityzm był receptą na konsolidację tej partii?
Więc odpowiadając najkrócej na twoje pytanie, tą receptą był sam Adolf Hitler. Kiedy trafia on do tej zalążkowej partii robotniczej, jest ona w zasadzie takim, można powiedzieć, bytem fikcyjnym. Jest tam zaledwie kilku członków. Kiedy się do niej zapisuje, dostaje numer 55. Oczywiście wynika to z tego, że starano się powiększyć fikcyjnie członkostwo, więc dopisano piątkę z przodu. Natomiast to, co było zasługą Hitlera, to jego niewątpliwie talent oratorski. To znaczy to, że on był w stanie zrobić z tej partii pewną taką platformę medialną, to znaczy dzięki swojej osobowości, którą trzeba powiedzieć, że to była osobowość sceniczna, czyli takim pomysłom jak obiletowanie występów czy partyjnych, na przykład w cyrku czy w monachijskich piwiarniach, udało się zebrać środki finansowe na dalsze funkcjonowanie partii i też przyciągnąć rzesze zarówno sympatyków, jak i wrogów. Oczywiście to jest dość ciekawe, bo czasami dochodziło nawet do bujek w trakcie wystąpień Hitlera, kiedy na przykład przychodzili na te spotkania komuniści i doszło do rzucania krzesłami, kuflami piwa i wtedy narodziła się właśnie koncepcja utworzenia tych batalionów szturmowych, które będą pełniły funkcję ochronną. Natomiast czym, jak wiadomo, stara zasada, czym głośniej, tym lepiej, więc ta osobowość Hitlera, ta osobowość sceniczna przyniosła tej partii, dała jej wiatru w żagle. Ale to nie tylko Hitler. Oczywiście byli to możni sponsorzy. Tu można wymienić właśnie kontakty z Reichswehrą, która wówczas obawiała się, lokalna monachijska Reichswehra była bardzo negatywnie nastawiona do komunistów, socjalistów, więc finansowała szczodrze wszystkie inicjatywy mające na celu właśnie zwalczanie także nielegalnymi środkami takich inicjatyw. I tu szerokim strumieniem płynęły przez też członków Freikorpsów, czyli tych korpusów ochotniczych, pieniądze do tej młodziutkiej partyjki. Oczywiście byli to później też przemysłowcy. Hitler poznał taką osobę Dietricha Eckharta, poety bawarskiego, członka Bohemy, który otworzył mu drogę na salony i zapoznał go z wieloma liczącymi się osobistościami w Bawarii. Była to też protekcja komisarza policji Panera, który roztaczał taki parasol nad organizacjami nacjonalistycznymi i radykalnymi. W ogóle można powiedzieć, że w tamtym czasie, czyli w czasie po stłumieniu rewolucji monachijskiej, Bawaria stała się takim parasolem ochronnym nad wszelkiego rodzaju radykałami, terrorystami, o ile mieli oni, ich działalność miała charakter nacjonalistyczny i antykomunistyczny. Czyli jeśli na przykład w Berlinie czy gdziekolwiek w Niemczech dana organizacja została zakazana, jej członkowie, jeśli udało im się zbiec do Bawarii, mogli liczyć na fałszywe paszporty, na to, że policja przymykała oko na ich działalność, czyli na pełne zaopatrzenie. I tu można wymienić takie organizacje jak organizacja Konsul, która składała się z członków, byłych członków Freikorpsu EP. Freikorps EP był to taki bardzo radykalny Freikorps. Jego nazwa pochodziła od nazwiska do dowódcy Freiherra von Eppa, która wykazała się szczególnym okrucieństwem właśnie w rozprawianiu się z różnego rodzaju zrywami komunistycznymi w Niemczech i której członkowie właśnie jeszcze na długo przed powstaniem NSDAP na hełmach nosili swastyki. Tak samo brygada Erharta, kolejna taki nacjonalistyczny Freikorps, którego członkowie nosili właśnie swastyki na hełmach, byli bardzo folkistowsko nastawieni. Brygada Erharta, tu przypomnijmy, brała czynny udział w puczu Kappa w roku 20. Też po właśnie obaleniu tych puczystów zbiegła do Monachium. W Monachium też wreszcie odnalazł się generał Ludendorff, który właśnie był autorem, ojcem chrzestnym tego mitu ciosu w plecy. Więc można powiedzieć, że Monachium stało się takim wielkim tyglem, w którym ta młodziutka partyjka miała szansę zaistnieć. Więc tu z jednej strony talent Hitlera, ale z drugiej strony cała ta sieć powiązań stworzyła taki ekosystem, w którym takie ugrupowanie mogło rozkwitnąć. Oczywiście to nie było wszystko, bo jak później się okazało, po puczu monachijskim, o którym wspomniałeś, było to za mało i pucz ten, niektórym się wydawało, że kiedy doszło do stłumienia puczu, że gwiazda Hitlera zgasła. Nawet dziennikarze pisali wtedy, że to już chyba więcej ta gwiazda nie pojawi się na horyzoncie i wydawało się, że to już jest koniec tego ruchu. Można i trzeba podkreślić niebagatelną rolę, jaką w popularności NSDAP odgrywał czynnik wizerunkowy, wizualny, symboliczny.
Z czego ta symbolika się wywodziła i może opowiedzmy o tym najważniejszym symbolu dla tej partii? Tak, to była swastyka, która dla każdego była w zasadzie, może nie dla każdego, ale dla środowisk folkistowskich była takim wyraźnym emblematem, mówiła więcej niż słowa. Swastyka oznaczała po prostu tożsamość aryjską, odwołanie się do idei folkistowskich, rasistowskich, więc dla każdego, kto wówczas czytał podobne periodyki, był to czytelny, jasny symbol. Natomiast tu trzeba jeszcze zwrócić, na co mało kto zwraca uwagę, na kolory. Otóż powszechnie się przyjmuje, że ta flaga nazistowska, czyli czerwona flaga z białym kołem i wpisanym weń swastyką, odwoływała się czerwień do komunizmu, ale też była taka pełna agresji, dynamizmu, biel z kolei do idei narodowych, no a sama swastyka do folkistowskich i antysemickich. Natomiast co ciekawe, te kolory czerń, biel i czerwień no w jasny sposób też odwoływały się do flagi cesarstwa, do II Rzeszy, cesarstwa niemieckiego, a przypomnijmy, że od początku XIX roku mamy do czynienia z Republiką Weimarską, czyli nowym demokratycznym państwem, które jest wyraźnie okrojone państwem, jak to nazwali nacjonaliści, że bękartem traktatu wersalskiego. Było to państwo znienawidzone przez niemieckich patriotów i nacjonalistów, ponieważ obarczone było tą hańbą traktatu wersalskiego i przegraną w I wojnie światowej. I flagą tego państwa oficjalną była przecież flaga, na której składało się czerwień, złoto i czerń. Natomiast tutaj odwołanie mamy wyraźne, kolorystyczne do flagi cesarskich Niemiec. Więc wyraźna symbolika, bardzo agresywna, ten Brenno, oczywiście piaskowe kolory tych szturmowców, bardzo, bardzo agresywna retoryka i wystąpienia Hitlera, które wówczas były, zarówno jeśli chodzi o treść, jak i formę, były takie bardzo drapieżne, ale też przyciągały ludzi. No i oczywiście taka działalność bojówkarska. I to jest ciekawe, że właśnie w tych latach, do 23, czyli do puczu, była to partia skrajnie radykalna i można powiedzieć w pewien sposób taka antysystemowa, że starała się pokazać jako partia ulicy. Natomiast po tym nieudanym puczu Hitler zupełnie zmienia taktykę i stara się ubrać w cylinder, przedstawić się jako taki polityk, który jest zatroskany losem Niemiec i stara się poprawić sytuację. Więc tu jest wyraźna zmiana kursu. I też wtedy te bojówki SA, właśnie zaprawione w bojach ulicznych, stają się dla niego pewnym wizerunkowym obciążeniem. Mówiliśmy już wcześniej o fenomenie Adolfa Hitlera, ale chciałem zadać Ci pytanie, czy na tym etapie historii Niemiec i historii Europy, późniejszej historii Europy, wszystko przypadkiem nie mogło potoczyć się zupełnie inaczej. Był taki klasyk myśli w Związku Sowieckim, Grigorij Plechanow, który napisał książkę o roli jednostki w historii. I o rolę tej jednostki tutaj w tym momencie chciałem zapytać. Na ile skuteczny był Adolf Hitler w eliminacji swoich przeciwników, na ile cały kształt partii NSDAP był jego zasługą? Czy może to wszystko działoby się tam niezależnie od postaci i przymiotów osobistych Adolfa Hitlera? To pytanie, które mi zadałeś o rolę jednostki w historii, było w zasadzie, można powiedzieć, jednym z motywów dla napisania tej książki, ponieważ sam byłem zafascynowany i zaciekawiony odpowiedzią na to pytanie, ponieważ z jednej strony oficjalna historiografia przedstawia Hitlera jako takiego genialnego demona, czyli taką demoniczną postać, która pojawia się znikąd i wykorzystuje tę słabość i ten resentyment niemiecki po przegranej I wojnie światowej i doprowadza do tego zwrotu w kierunku właśnie jakiegoś obłędu III Rzeszy, natomiast tu przecież musimy sobie uświadomić, że tak jak już wspomnieliśmy, że pewne tendencje były na długo przed właśnie tym kryzysem powojennym, czyli pewne podglebie już było na podobne ideologie. Także ideologie łączące socjalizm z nacjonalizmem istniały jeszcze w czasach bismarckowskich, kiedy Niemcy, można powiedzieć, były potęgą. Oczywiście ten resentyment i ta klęska wojenna doprowadziły do tego, że nawet działacze demokratyczni, socjalistyczni często wyrażali się skrajnie niepochlebnie o traktacie wersalskim, narastało takie rozgoryczenie, wściekłość i takie tendencje skrajne były dość powszechne. Z jednej strony mieliśmy radykałów komunistycznych, z drugiej nacjonalistycznych. Natomiast
Hitler, jeśli chodzi o ideologię, może podzielmy to tak, jeśli chodzi o ideę i same koncepcje, był jednym z wielu. Takich Hitlerów było naprawdę na pęczki. Można tu wymienić z najważniejszych takich konkurentów generała Ludendorffa, który stworzył taki nawet związek Ligę Tannenbergu, taką organizację folkistowską, nacjonalistyczną, która właśnie antysemicką, która dążyła do rewanżu na zwycięskiej Francji, ale takich organizacji i takich postaci było wiele, natomiast to, co odróżniało Hitlera, to była kombinacja cech osobistych i pewnego rodzaju, to może się wydawać takie dość z dzisiejszego punktu widzenia dziwne, ale syndromu czystej karty, to znaczy generał Ludendorff był nie do zaakceptowania przez większą część społeczeństwa, ponieważ był traktowany jako przedstawiciel dawnej elity, czyli człowiek, który jednak w jakiś sposób korzystał z tej sytuacji. Natomiast Hitler, z drugiej strony był Ernst Röhm, który miał za sobą właśnie prostych żołnierzy, robotników, on reprezentował takie z kolei lewe skrzydło narodowego socjalizmu, takie bardziej komunistyczne. Natomiast silną stroną Hitlera było to, że on był w jakiś sposób taki plastyczny, mógł się zaprezentować jako każdy, to znaczy mógł się odnieść do każdego rodzaju odbiorcy. Kiedy występował na przykład po zwycięstwie wyborczym w 1933 w fabryce Siemensa, przemawiał do robotników i mówił, jestem jednym z was. Kiedy był na bankietach wśród sfer wyższych, ubierał frak i przedstawiał się jako osoba, która jest w stanie zabezpieczyć interesy właśnie dużego przemysłu i która jest zaporą przeciwko komunizmowi. Więc Hitler miał taką czystą kartę, miał też taką kartę wojenną, no, w końcu miał order żelazny, służył, był weteranem I wojny światowej. I tu jest ciekawa uwaga jego mentora politycznego, Dietricha Eckharta, o którym już wspomniałem, poety, który bardzo podziwiał Hitlera, to znaczy dostrzegał jego wady, głównie to chodziło o takie brak ogłady na salonach, natomiast on pomógł Hitlerowi, często pomagał mu formułować te swoje przemówienia i właśnie wprowadzał go w taki wielki świat polityki. I tu przytoczę jego opinię, bo Eckhart właśnie sformułował to, czego oczekiwał. On zresztą jako pierwszy sformułował taki wizerunek postaci Führera, czyli wodza. I tu wyraził się tak. Führer, musi to być facet, który słyszał karabin maszynowy. Stado ma odczuwać przed nim respekt. Nie mogę jednak zatrudnić oficera, ludzie nie mają już dla nich szacunku. Najlepszy byłby robotnik, który mówi, co myśli. Nie oczekuje intelektu. Polityka bowiem to najgłupszy biznes na świecie. To jest bardzo ciekawa opinia, a co do samej drogi politycznej Hitlera, to ona też najeżona była różnego rodzaju zwrotami. Przypomnijmy, że Hitler jeszcze tuż po I wojnie światowej, kiedy w Monachium dochodzi właśnie do 3 pod rząd rewolucji, najpierw socjalistycznej, komunistycznej, to cały czas przebywa razem ze swoim regimentem i w związku z tym prawdopodobnie jeszcze był członkiem Rady Żołnierskiej, czyli miał na ramieniu czerwoną opaskę i szedł razem ze swoim regimentem w kondukcie pogrzebowym Kurta Eisnera. Później starał się odciąć od tych czasów i mówić, że zawsze był przeciwny właśnie tej rewolucji socjalistycznej. Natomiast jego talent zostaje tuż po stłumieniu tej rewolucji odkryty przez jego przełożonego Mayera, który odsyła go do tej komórki właśnie związanych z szkoleniem ideologicznym żołnierzy i ze sprawdzaniem nastrojów. Czyli staje się, można powiedzieć, pewnego rodzaju takim żołnierzem politycznym i konfidentem na usługach właśnie wojska. Ale później, co ciekawe, Hitler poprawia na pewno, to było jego osiągnięcie, poprawia zarówno propagandę tej młodej partii DAP, czyli dzieje się to za sprawą takiego przejęcia gazety, która należała do stowarzyszenia Thule, Völkischer Baubaster. Hitler wykupuje ją za pieniądze uzyskane od von Eppa i odtąd gazeta, która już miała jakąś tam historię wydawniczą, staje się takim medium politycznym tejże partyjki. 24 lutego 20 roku Hitler też ogłasza oficjalnie 25 punktów programowych nowej partii i ta nowa partia zostaje przemianowana właśnie z DAP na NSDAP, czyli Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza. No i te postulaty to dotyczą właśnie przede wszystkim zamknięciu postanowień z Traktatu Wersalskiego, zjednoczenia narodu niemieckiego ponad podziałami klasowymi. No i też to są takie postulaty militarystyczne, ale też antysemickie. Ale co ciekawe, w ramach partii dochodzi do sporu wewnętrznego pomiędzy, no formalnie można powiedzieć, szefem partii,
Antonem Drexlerem, przecież przypomnijmy, a właśnie Hitlerem. Anton Drexler jest zaniepokojony rosnącymi wpływami Hitlera i też coraz częściej właśnie nie zgadza się z taką coraz bardziej prymitywną agitacją Hitlera i stara się doprowadzić do takiego mariażu, do zjednoczenia partii o profilu narodowo-socjalistycznych z różnych części Niemiec. Ma co najmniej dwie takie propozycje. Kiedy Hitler się o tym dowiaduje, wpada we wściekłość, ponieważ uznaje to za taki pośredni atak na własną osobę, to znaczy uznaje, że każda próba zjednoczenia partii doprowadzi do tego, że program partii narodowo-socjalistycznej, czyli ten tego NSDAP się rozmyje. I na gruncie tego sporu Hitler wykonuje takie genialne, można powiedzieć, posunięcie polityczne. Po prostu rezygnuje z członkostwa partyjnego, składa rezygnację. I jest to o tyle ciekawe, że ten sam Drexler razem z Eckhartem uświadamiają sobie, że bez Hitlera ta partia nie istnieje. To znaczy, co prawda Hitler nie jest formalnie szefem partii, natomiast jego talent oratorski, już wtedy nazwano go doboszem, czyli kimś, kto po prostu jest taką osobą, która przyciąga tłumy, no ta partia nie ma racji bytu i po prostu nikt nie będzie przychodził na nudne przemówienia w jakiejś zadymionej knajpce, tylko będzie chciał posłuchać takiego genialnego oratora. I w związku z tym Eckhart i Drexler zwracają się do niego z prośbą o powrót na łono partii. I Hitler wtedy stawia warunki. Mówi, że owszem, ale tylko pod takim warunkiem, że wróci jako szef, jako Führer, jako wódz o dyktatorskich uprawnieniach. Czyli de facto od tej pory on ma się stać jednoosobową jednostką, która po prostu bez żadnego sprzeciwu może zarządzać działaniami partii. Oczywiście tak się też staje. Drexler staje się w związku z tym członkiem honorowym, natomiast no, ta zadra zostaje i w 23 Drexler opuszcza szeregi partii. Natomiast od tego momentu, kiedy Hitler staje na czele partii, no, zaczyna się, wykorzystuje swój talent organizacyjny, wykorzystuje też osoby związane często właśnie z towarzystwem Thule, ale też z Reichswehrą, tutaj Ernsta Rema, który staje się jego taką prawą ręką, jeśli chodzi o sprawy wojskowe i organizacji broni. Powstają bojówki SA i SS i też dochodzi do masowej rekrutacji członków i w związku z tym jeszcze wtedy współpracuje z generałem Erichem Ludendorffem, natomiast ta współpraca będzie trwała właśnie do wspomnianego przez ciebie puczu monachijskiego. To wszystko w odcinku, w którym przenieśliśmy się wraz z moim gościem w pradzieje narodowego socjalizmu. Było długo, ale mam nadzieję, że było ciekawie, za co dziękuję Stanisławowi Żuławskiemu i polecam jego książkę Przed Hitlerem. Tradycyjnie zapraszam Cię do zostawiania komentarzy na Spotify, Facebooku i YouTube. Niebawem czeka nas absolutna zmiana klimatu. Przeniesiemy się w czasy średniowiecznych zakonów rycerskich. Zatem do usłyszenia. Historia, jakiej nie znacie. Ludu pracujący z stolicy! It is a dream deeply rooted in the American dream. We'll never surrender. Czemu tę rękę władza ludowa odrąbie? I śpij.